Witaj, Rzymyszki, z tej strony Trajan, w kolejnym odcinku gry Gift. To zawsze muszę powiedzieć gra Gift, dlatego że jakbym powiedział w Gifcie, w Gift, to trochę głupio brzmi. W ostatnim odcinku mieliśmy bardzo intensywny parkour, ale ogólnie wydaje mi się, że ta gra ma bardzo intensywny parkour. Więc zemdleliśmy i teraz przypomina nam się ślub? Chyba tak. Nasz ślub się chyba nam przypomina. O tak, te słynne krzesła. Nieważne na którym ślubie jestem, zawsze będą te same krzesła. Okej, okay. Dziecko. Ślub, dziecko. Czy to jest... To jest krzesło żyrafa? Ale zarąbiste. Okej, okay, dziecko. Nieco starsze dziecko. O, możemy pobiec. Zapomniałem. Dobra. Pomijamy te cenne wspomnienia. I to chyba było ostatnie wspomnienie? Serio? Okej, okay, czyli jest dziecko. Jest nieco starsze dziecko. Ale my jesteśmy staruszkiem, więc... Więc chyba... Więc chyba nasze dziecko jest już dorosłe. Okej, okay, ale zobaczmy co dalej będzie. Okej. Okay. Wow. Ale super kolce mamy. Okej. Okay. Dotarłem do środkowego poziomu statku. Okej. Okay. I wydaje mi się, że coś się zmieniło w naszym wyglądzie. Coś niepozornego. Ale szybszy jesteśmy. No tak, tak mega. Okej. Okay. Przynajmniej środkowy poziom nie jest aż tak bardzo zniszczony. No. Wiecie, to, gdyby ta historia nie była taka samoopowiadająca się, to byłoby bardzo głupie, gdybyśmy nie wiedzieli, o co dokładnie chodzi, że niby stajemy się młodsi, czy coś takiego. Okej, okay, skocz w stronę ściany. What the f... O Jezu! Wiecie, co jest najgorsze? Że tutaj nie ma żadnej animacji tego, żebyśmy coś łapali. O nie! Coś tam było! Okej, okay, to jest tylko w niektórych miejscach. Wiecie co, ja szybko wrócę i sobie odpalimy to jeszcze raz. Okej. Okay. I teraz spróbujemy, bo myślałem, że to w tamtą stronę, a to ewidentnie... Ewidentnie tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy na tyle szybsi, że muszę się nieco orientować. Okej, okay. Coś tutaj będzie? No właśnie, mówiłem, będzie. Kwiaty ślubne. No, nawet tam się ikonka zmieniła. Okej, okay. I czy to jest kolejna pamiątka? Okej, okay, zobaczmy. Obrączka pana młodego. Szczęśliwy pan młody pragnie stworzyć rodzinę pełną nadziei. Obrączka panny młodej. Szczęśliwa panna młoda pragnie stworzyć dom wypełniony ciszą i spokojem. Tak, okej. Okay. O, zapomnieliśmy kuchenkę sprawdzić. Zepsuta kuchenka. Dla mnie o wiele ważniejsze jest, z kim jem, niż to, co jem. Okej. Okay. Stary telewizor. Okej, okay, to mieliśmy. Zepsute żelazko. Mimo, że nie mogłem już go używać, nie byłem w stanie go wyrzucić. Miałem poczucie, że straciłbym coś ważnego. Okej. Okay. I w sumie tutaj są rzeczy, które niby były, kiedy tam mogliśmy sobie pozdobywać, ale no niektóre rzeczy strasznie trudno zdobyć. Torba podróżna. Jest spakowana dla dwojga. Czas płynie szybko, gdy jesteś szczęśliwy. Okej. Okay. Ślubne dekoracje kwiatowe.
uciekając z ciemności. Całe były skąpane w świetle ich wrota do światła. Okej. Okay. Dziwne. Dobra. No, zapewne później, jak będę chciał sobie zdobyć 100%, to może będzie jakiś guide, gdzie to wszystko jest. Ponieważ naprawdę... O! Niektóre miejsca to jest bardzo trudno zdobyć. Okej. Okay. I gdzie my jesteśmy? Tutaj... Byliśmy w tamtym pomieszczeniu. Teraz jesteśmy w tym dużym. Dosyć dużo schodów. No jak sprintujemy, to naprawdę dosyć szybko się przemieszczamy przez to całość. Okej, okay, nigdy nie byłem kiedy... Okej, okay, działa. Czasami się mi wydaje, że to są specjalne powierzchnie. Żeby po prostu się można było tam odbić na nich. O nie, nie mówcie, że tutaj też. O, niech to szlak. A w ogóle... Przecież zawsze mogliśmy tak zrobić. A, ten ambient jest nawet taki straszny, ale też odpowiedni do miejsca. No, dźwięki są różne w tej grze. To nie jest tak, że one są znakomite, są różne. Skacz! Okej. Okay. Okej, okay. I ta skrzynka to ma nam... Okej. Okay. Też tak można. Czasami się zastanawiam, czy znajdźki nie są pod wodą. Że wiecie, że musimy zdanurkować i wtedy dopiero widać. Okej, okay. Przeszliśmy tam ten segment dosyć szybko. A ten wydaje się, że tak lekko będzie. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy nie ma czegoś pod wodą. Nie wygląda na to. Czego to brzmi, jakby tutaj było jakieś zwierzę? Okej, okay, wypnijmy to. Naprawdę zły. I zły vibe totalnie. Daje to. Jakby... Naprawdę jakieś zwierzę tutaj miało być. Nieduże. Mogłoby nas zjeść. A! Słuchajmy, tutaj brakuje mi jakiejś większej mechaniki do tego, żebyśmy mogli poprzesuwać. Okej. Okay. No niby żadnej skrzynki tutaj nie mamy. Że uda nam się pod tym przepłynąć? No. Wiem, że na tym momencie jeszcze nam żadnego potwora morskiego nie dadzą. Z tego względu, że zapewne będzie jakiś specjalny segment do tego. Ale naprawdę, czuję się jakby... To miał być jakiś potwór. Okej, przesuńmy to. Będzie oczywiście więcej przesuwania, dlatego że musimy go do łańcucha przesunąć. Najlepsza metoda. Główką. Okej. Okay. I zobaczmy, gdzie to nas poprowadzi.
Nice. Możemy tutaj pójść, a zobaczmy, co jest po drugiej stronie. A, nie możemy. A nie, możemy. O Jezu. Okej. Czy coś tutaj będzie? Nie. Okej. Teraz czuję się oszukany. Bo się wydawało, że coś tam nam dadzą. Okej. Raczej do rury nie wchodzimy, tylko na rurę. O Jezu, co to jest? Czekaj, jest przypięty złotymi łańcuchami. Czy to jest jakaś kolejna analogia do korporacji, czy coś takiego? Okej. Ewidentnie nie z nas... O! Nie podchodzą, jeżeli stoisz przed nimi. Serio? Szybko, szybko, szybko. Jezu, to jakieś duchy są. Okej. Jest ich trochę sporawo. Okej. I pójdziemy tędy, to nic tam nie ma. No, ale nic, to jest coś takiego, że nic za bardzo nie możemy z nimi zrobić. Bo w głównej mierze oni są tam, gdzie my chcemy pójść. Okej. Dobra. A, niech to. Dobra. Czy można? Ha! Widziałem. A, patrzę się na was. Dobra, i co to jest? To jest kobieta bez twarzy. Jedno z najstraszniejszych rzeczy do tej pory. Zapomniana twarz. Spędził tak mało czasu w domu, że nie potrafił sobie przypomnieć dokładnej twarzy swojej dorosłej córki. Okej. To trochę wyjaśnia sprawę. Okej, gdzie my jesteśmy? O, chyba ominęliśmy segment tamten. No, nawet dobrze. Tylko teraz mamy tego pana przed sobą. Okej. Wracaj na swoje miejsce. Okej, wraca. Dobrze, że tutaj mu się skończył zasięg. Nie. Zostaw. A! Że co? Dobra, i spróbujmy w takim razie tego ściągnąć tu. Why? Wait a minute! Zgaduję, że tam było... Nie jest warta. O, Masilo, spędziłem jakieś 15 minut tylko na tym segmencie. I tak naprawdę byliście, było tam. Uwielbiam tę grę, dosłownie uwielbiam. Okej, pobiegnijmy w takim razie. I coś tutaj będzie? Jej! Był tam łańcuch. O, i znowu statek się obraca.
Oj, to nie. Dobra. Okej. Nie wygląda to najlepiej, ale nie jest aż tak źle. Może woda zalewa nieco tego statku. Ale patrzmy zawsze na dobrą stronę. W sumie nie mogę znaleźć dobrej strony. Okej, coś tutaj jest? Nie. Jej. I... Okej, gdzie to nas niby poprowadzi? Poprowadzi nas z powrotem tam. Co nie możemy spróbować. Zazwyczaj to jest główna ścieżka, nie ma jakichś takich bardziej pobocznych pomiędzy tym... Okej, tam... W sumie to zebraliśmy. I teraz mamy wodę. Jej. I co teraz możemy porobić? W sumie chyba tylko tyle. Chciałem tam zeskakiwać. Tutaj mamy skrzynię. Możemy przesunąć, ale... Czy w dobrą stronę ją przesunę? Niby tutaj jest jakaś dziura. Tutaj jest przejście. Więc pójdźmy nim. Oczywiście chciałbym tutaj pamiątki zebrać, tylko że widzę, że one są bardzo, ale to bardzo w różnych miejscach położone. I będzie dosyć trudno je zebrać wszystkie. Może później zobaczę jakiś poradnik, jak to zebrać i wtedy tam sobie zobaczę, czy tam jakiś jest dodatkowy content. Okej. Okej, warto wiedzieć, że mamy teraz wiatrak, który będzie nas spychać. Dobra. I znowu woda. Jej, o! I skrzynka. Okej. Na razie jestem bardzo skupiony na tym, gdzie ja w ogóle idę. Więc... Dlatego jestem dosyć cicho. Bo nie chcesz znowu kilkanaście razy umierać przez to, że gra uznaje, że lepiej będzie, jeżeli po prostu tak będzie. Okej, mogę już się bujać? Mogę. Śmieszne ma animacje, takie jakby niedokończone, co z jednej strony, wiecie, no śmieszy, z drugiej strony takie, no... Nie dokończyli animacji, co jest trochę denerwujące. Okej. Okay.
Ej, czyli co, poziom z obrazami? I co tutaj jest? Zwiętły kwiat. Wybierając jedną rzecz, tracisz inne. Czas poświęcony na inne czynności zamiast na podlewanie sprawi, że kwiat umrze. No, ewidentnie to jest nawiązanie do tego, że był pracoholikiem. Ej. O, to jest idealny w sumie moment, żeby sprawdzić, czy... To nie był idealny moment, żeby sprawdzić to dokładnie, ale czy umrzemy, kiedy tam... Okej. I my mamy ścieżkę na lewo. To możemy sprawdzić. Nie sądzę, żeby ta skrzynia się nam mogła jakoś przydać. Że jakby była trochę bardziej do góry, ale z łatwa się ją przesunęłem do dołu, ale z trudnością już gra daje mi, żeby do góry. Okej, spadamy. Jej. Dobra. Czyli morał jest z tego, że ścieżka na lewo nie jest dokończona. Morał już z tego, że tutaj strasznie się blokujemy. Okej. Wielki trybik. To zawsze muszą być wielkie trybiki. Okej, wiem co to jest, tylko że nie złapało mi. Jestem poddenerwowany już. Więc gro, proszę, daj mi to, co chcesz zrobić. Okej. No nie wierzę. Kolejny. O! Dobra, myślałem, że na 4 razy musimy to zrobić. Okej, abyśmy nigdy tam nie musieli wracać. Po czym chwilę później wracamy. Oj, no, chwilę później wracamy. What the... Gdzie my jesteśmy? Okej, ewidentnie tam nie musieliśmy spadać. Okej. Cały świat się kołysze. My razem z nim. Gdzie my teraz mamy pójść? Czy mamy pójść na lewo? Czy mamy pójść na prawo, ale obróconi? O, albo mamy pójść do dołu. Dobra, teraz się gubię, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Przynajmniej te drony wiedzą, że do góry patrzą się. Dobra. Będziemy nad nim. To musimy na prawo zeskoczyć. Okej. Trochę bardziej na prawo. Okej. Wygląda na to, że możemy po prostu przejść po ścianach. W sumie to byłoby prostsze.
Mnie najbardziej ciekawi, dlaczego ten element statku ciągle się obraca. Ale zgaduję, że to jest takie typowe nie zadawaj głupich pytań. Oj, 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 oj. A, masz los. Musimy tam zeskoczyć, tylko że... Muszę być dosyć szybki. Zgaduję, że jeżeli sprintem to zrobimy, to jesteśmy w stanie większość tego poziomu zrobić. Jo. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Okej. Okay. Mamy śledzić tą właśnie tą ścieżkę. Okej, okay. I tutaj chyba musimy być do góry nogami. Czyli dobrze by było, gdybyśmy byli już obróceni w tą stronę. Tylko w którą... W którą stronę mam pójść? Pokaż mapę. Jeżeli pójdziemy tam, to się wrócimy. Szybko, szybko, szybko. Okej. I my jesteśmy chyba już nad tym, co ostatnio, tak. Jesteśmy na trybikach. Chciałem pójść gdzieś indziej, dlatego musiałem to zrobić. Ale widzę, że tam jest jakieś inne przejście też. Więc... Gro, pozwól. Okej. Okay. I tutaj nie ma nic. Ups. I tutaj też nic nie ma. Okej. Okay. Gro. Gro, przestań być grą. Pozwól mi tutaj porobić. Dobrze? Niedobrze. No możemy zostać zgnieceni przez to. Wydaje mi się, że znowu trafiliśmy... O, tak, znowu trafiliśmy, tylko tym razem jesteśmy pod wodą. My zrobiliśmy jakieś wielkie kółko. No, musimy być na takim poziomie, żebyśmy... Mieli tutaj i teraz tak, skaczemy tu, musimy przeczekać jak to będzie i sobie przeczekać, musimy próbować jak najszybciej o tutaj wejść i zobaczmy czy to nam da. W głównej mierze chodzi nam o mapę. To jest niebieski. O, nie, ma się los. To jest żółty. Okej, okay, i zostaliśmy wypchnięci do żółtego. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnym poziomie. I ja tutaj zakończę. Ja wiem, że będę trochę ten odcinek będzie takiej normalnej długości, dlatego że ja będę musiał obciąć te nieudane sceny. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Byłem z wami Trachol w grze Gift. No to cześć!